muzyka. Z muzyką mi się to ogłuszenie kojarzyło, nie? W tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnęła karnet zadymiarski z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. Może być to adres e-mail, ID Discorda albo nazwa z Instagrama. Halo, halo, mam ważny komunikat. Bo już za kilka dni w Brawl Stars wychodzi nowy sezon karnetu zadymiarskiego Premium Plus. Numer 24, Piaski Czasu. I z tej okazji chciałbym jednej osobie spod tego filmu sprezentować taki karnet. Oczywiście w wersji Premium Plus na jej konto Brawl Stars. A są tam naprawdę kozackie skiny do Shelly, masa blinku, nowy darmowy zadymiarz, którym może być na przykład Angelo, nowy tytuł gracza, masa kredytów i w ogóle, no ten karnet Premium Plus jest mega dobry. Także jeżeli chcesz go ode mnie zgarnąć, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj kanał, wciskaj ten kuczek, subskrybuj tam na dole. Pamiętaj również o kliknięciu dzwoneczka, bo filmy pojawiają się codziennie i dzięki temu nie przegapisz nowych odcinków. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu poprawną odpowiedź na zagadkę. Do jakiego zadymiarza z Brawl Stars należy ten Star Power? Żeby trochę ułatwić, dam wam trzy opcje. Odpowiedź A, do Groma. Odpowiedź B, Pszczółka B. Odpowiedź C, Koletka. Odpowiedź napisz w komentarzu, a teraz lecimy z odcinkiem. Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. A dzisiaj sprowadziłem tutaj naprawdę kozacką ekipę, ponieważ jest oczywiście Tory Brawler, jest Panda Gaming i jest oczywiście nasza Werka. A dzisiaj zrobimy wielki pojedynek noob versus noob versus pro, ponieważ jest z nami Panda, który oj w tym naszym dzisiejszym challenge'u no nie będzie miał sobie raczej równych, będzie z nim ciężko wygrać. Znasz dobrze te star powery, nie? No myślę, że znam wszystkie. Tak mi się wydaje, nie żebym się chwalił. Słuchajcie, ale zobaczymy. Osiągnięcie będzie, jeżeli chociaż jeden star power zgadniemy razem z Torim, taki co na przykład Panda go nie będzie znał, no, ale no może, myślę, że może być naprawdę ciężko, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy musieli właśnie rozpoznać zadymiarza po star powerze. Wszystko oczywiście tutaj przygotowała Vera tradycyjnie, więc co, będzie mega trudno? No ja myślę, że tak, ja bym ich nie zgadła, ale znam życie Panda. To Panda na pewno by zgadł, tak. No i widzowie, jeżeli chcielibyście więcej odcinków właśnie w takiej kozackiej ekipie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I chłopaki, ile tych łapek pod takim odcinkiem? 4000. Ale dużo? Wtedy zgadujemy Hypercharge. O! Ci wyjdźmy. Ej, no, właśnie więcej, dobra. Macie dużo czasu, wyjdą nowe Hypercharge i będziemy zgadywać. No dobra, no to spróbujmy tu dobić to 44 tysiące dla Pandy. Ale myślę, że tak jakby było z 20 tysięcy łapek, to można jakieś jeszcze odcinek. Tak, fajnie. No, ale nie z Hypercharge, że jeszcze coś wymyśliwe. Także 20 koła i robimy kolejny taki odcinek. I co? Lecimy z pierwszą rundą. Let's go. Runda pierwsza. I zgadnijcie, do kogo to jest Star Power. No to nie jest jakieś mega trudne. Myślę, że każdy to będzie raczej. Ja jeszcze nie powiedziałem, bo jeżeli zgadniemy bez podpowiedzi, bo na dole mamy odpowiedzi ABC, które póki co są ukryte, no to otrzymujemy 2 punkty, a jeżeli z odpowiedziami, to 1 punkt, jeżeli nie zgadniemy, to oczywiście 0. Okej, no tutaj bambiki muszą mieć tablicę. Tak, tak. Zapisywać cokolwiek, ja po prostu z głowy. Tak musimy to pisać, żebyśmy nie widzieli u siebie, nie? Mogę już odpowiadać, jesteś gotowy, Tari? Jestem gotowy. No to Panda? No to myślę, że proste, no do 8-bicika to będzie Star Power. Dokładnie, to też mi się tak wydaje, patrz, jak, patrz, jaki piękny. Ja mały, kurde, popisz rysunek, zrobił ośmiornicę jako stary. Dobra, skin, bo to jest z wirusem połączony, tak? Okay. Ale dobra, czyli mamy po pierwszej rundzie po 2 punkty, więc no, zapowiada się. Ja się nawet odpowiedzi nie pokazałem. A, no tak, ale no, jestem pewny. To jest oczywiste. O, ulubiony zadymiarz Pandy, Buster. 8-bit. Roza. Okej, dobra, no to mamy 2 punkciki. W ogóle słuchajcie, można też odpowiadać w ciemno ABC na początku jak chcecie. W ogóle tak zrobił, raz mu nawet wyszło. Więc jak ci Panda za dobrze będzie szło, to możesz sobie tak postrzelać, nie? To może będzie śmiesznie. Ale okej, możemy lecieć z drugą rundą? Okej, to też jest spoko. Nie jest spoko. Spoko, no. Mam jedną rzecz w głowie, ale ja na te star powery dużo mniej zwracam uwagę niż na gadżety i dla mnie to jest dużo trudniejsze. No bo gadżety się w grze wyświetlają, nie? Jak się gra, to tam na dole jest zawsze ten gadżecik. No tutaj też nie jestem pewny. Tam nie ma namalowanego rysunku. A no da, w sumie da. Ale nie wiem, no z tymi gadżetami jakoś tak mam, że częściej na nie patrzę. Bardziej podają w oko też, nie? No. Nie, no kurczę. Dobra, to chcecie poznać odpowiedzi, jakie są? Ja bym prosił. Ale to ja muszę czekaj. Żeby dostać 2 punkty. No nie, bo ty jak chcesz, to wiesz, masz tylko karteczkę. Może na karteczce zapisać, okay. Stary, żeby nie było. To tak, żebyśmy nie wiedzieli. Panda wie, ja mam coś w głowie, ale zobaczymy, czy to będzie w tych odpowiedziach, nie? Odpowiedź A, Spike. Odpowiedź B, Bibi. Odpowiedź C, Jessie. Okej. Dobra, Tori. Czy to myślisz, że będzie twój ulubiony Spike? To na pewno bym odrzucił. No myślę, że ciężko by było ze Spike'iem. Czy Jessie ma coś takiego? O lewcia. Panda się śmieje z nas. Ja nawet wiem, co ten Star Power robi dokładnie, nie? Tak? No. To możesz nam podpowiedzieć, jak chcesz. Nie, nie. Albo możesz nas pobejtować. O. Nie, na razie leczy, nie. Leczy, jeszcze leczy, za szybko. Leczy. No dobra, no to leczy. Tyle to ja sobie też zdaję. No ja tutaj daję odpowiedź jedną, ale wydaje mi się, że to jest 50 na 50 w mojej głowie, nie? Dobra, no to wszyscy zapisaliśmy odpowiedzi? Tak, macie już zapisane. Tak, możesz powiedzieć, co robi. Dobra, to jest. A mogę powiedzieć już doktorowi? Nie, no nie mówisz, nie. Okej, no to leczy, no i tak nie bez powodu jest takie kółko,
z przerywanymi, bo pewna z tych postaci, jak rzuci ulta, no to też ma takie kółko i się leci w tym kółku. I naprawdę, ja jestem ciekaw, co właśnie tutaj Tori nam pokaże. Ja nie pokazuję mojej odpowiedzi. Pokaż swoją odpowiedź. No dałem B, widzowie, no zrąbałem, no. Mi się nie, to pomyliło z gadżetem, bo gadżet u Bibi leczy. Okay. Jest no, taki, nie? Jest, ale inaczej jest gadżet do Bibi, co leczy. Kurczę. Ja dałem C. Co z takim no i oczywiście już się zaczyna, nie? Odpowiedzią jest... Spike. Spike. I czy pan nadał no. Spike'a? Dałem Spike'a, no ale pisałem co robi, nie? Nie, tak. Nie. Tak, ja sobie zdałem z tego sprawę, jak wytłumaczył. Twoja ulubiona postać, nie? Jakby... Niemożliwe. Spike, czemu nam to zrobiłeś? Nie. Ale patrzcie, ej. Widać, że to jest ten ult Spike'a namalowany no, dobra. I że leczy. No dobra, to jest na logikę. Ale ej, no ale to mogło się na przykład, nie wiem, kojarzyć z tym, z ultem Bibi, bo tam jest jakaś nie, bajka. No, okej, jedyne co mogło wam się kojarzyć, że Bibi się leczy na gadżecie. A, ja miałem... Ja miałem, nie wiem, jakieś leczenie z Jessie mi skojarzone, ale to odwoliłem sobie. Nie lubię Spike'a całego. Nie ma nic zle. A nie, właśnie, dobra, leczy swoją tureta. Tak, tak, tureta. No właśnie o tym myślałem, że nam coś powiesz z tą wieżyczką. Nie, jeżeli nie. Już, ale no dobra, no zaczyna się. Także pan da 4 punkty, my po 2. Tori nie zgadnie. Ja się na początku mówię, to na pewno nie jest Spike'a. No. Powiedzieliśmy to od razu. Przez to, że to powiedziałeś, to ja automatycznie też to wykluczyłem, nie? I nie myślałem nawet, co tam miał Spike, nie? Dobra, lecimy z rundą trzecią. Ej, no giga proste. Ta, to fajnie. Jest easy, no. Fajnie. A, cię kręcę. Ja to w sekundę mogę odgadywać, nie? Fajny odcinek, podobno się. No, cię tutaj łapkę w górę, dlatego miało być noob versus pro versus noob. Tori, dobra, burza mózgu, musimy razem to rozkminić. Ale co? Jakieś skojarzenie masz już? Ja mam jakieś skojarzenie. Masz skojarzenie? Ja mam Maisie, no. Ale nie jestem pewny, ale pewnie nie. Nie wiem czemu, Maisie w sumie? Ale nie wiem, mi się kojarzy, coś może być z Rafsem, tylko nie wiem, czy on ma jakąś taką mechanikę, bo on rzuca, ma rzucający ten ult, no, nie? No, okay. W sumie dobre. Okej, okay. A baza byś odrzucił od razu? Panda się śmieje. Baza? To nie jest to, co powiedziałeś chyba, jak panda powiedział. No właśnie tak, panda się tu śmieje. Nie no, powiem tak, to coś, co musi spaść i zadać jakiś damage. No, no to z Rafsem w sumie... Z Rafsem by się zgadzało. Raz, ale jest dobrym, jeszcze może być El Primo, nie? Bo on rzuca też meteory czy coś takiego? Tak. Było, nie? Ale prawda. Też El Primo dobrze nie grałem. To jest gadżet akurat. A, no to gadżet. No dzięki, dobra. Wiemy. Spoko, nie mam za co. Dobra, panda to jest za speca robi w tym odcinku. No jakbym miał strzelać, to chyba bym w tego Rafsa, bo nic mi innego do głowy nie świta, ale co, sprawdzamy to później, ja bym nie? Sprawdził. Czeka, ja muszę napisać teraz. A, napisz, napisz. Dobrze, no. Dobrze, proszę. Poczekaj, zanim się wyświetli, potem będą pisali, że ja... Długa nazwa będzie, nie? Bo będzie długopisem. 5 literek. Albo 6. Nie można podpowiedzieć. Jest duża podpowiedź, ale nie pasuje. Możliwe, że dobrze kombinowałem. Zobaczmy odpowiedzi. Uwaga. Odpowiedź A, Edgar. A, jednak C. Odpowiedź któraś? B. El Primo. Okay. Odpowiedź A, Miko. To może być Miko. Dobra, to jest Miko. No. Czemu my go odpuściliśmy w ogóle? Nie, ja ale nie. Ja wiem i to przeszło. Tak, przeszło? Miko, co by nie mówiłeś? Myśmy robić burzę mózgu. To zbyt głupie. Macie tak, że też te nowe postacie jakby jeszcze nie kojarzycie, że one są? No to jest. A. To nie macie punktowego, to jest Edgar. Dobra, tego bym nie zgadł, to nawet mi nie jest przykro, nie? Ej, ale ten odcinek... 5 liter, a to niechcący powiedział. Ej, właśnie! Miko, 4 litery. Jezu, ale my jesteśmy bambikami, Tori. Ja będę głosował na to, co mi najbardziej nie pasuje, bo może siądzie. Ale stary, wiesz, który to jest star par, że jak on ląduje, to zadaje damage. I jest ten X taki, że jak nim lecisz, no i że się roztrzaskuje, że zadaje damage. Nie, tragedia. To trzeba mocno patrzeć po rysunku, bo to dużo daje. Dokładnie, ale widzowie. Fajnie będzie można się po tym odcinku pośmiać z nas, plus nauczyć jeszcze nowych rzeczy, bo mamy tutaj eksperta dzisiaj, nie? No właśnie, ale my też się uczymy, wiesz, teraz bym dowiedział. Jakbyśmy się też jakoś, może, nie wiem, specjalnie pouczyli na ten odcinek, to może by też lepiej poszło, ale no co? Tak jest ciekawiej. Żeby było śmiesznie, no, to co chodzi. 7 lat uczyłem, nie? No właśnie. Dobra, lecimy z kolejną rundą. Okay. Coś mi to mówi, no. Już wiesz? Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że wiem. Ale będę zgadywał, żeby było ciekawie. Dobra. Nie będę brał podpowiedzi. Ja nie pamiętam, co robią te star powery. Za dużo tego wszystkiego jest, ja też tak nie ogarniam. Ja to po prostu zawsze przed gierką sobie się upewniam jeszcze, co robi dana postać, wszystko. Bo ja tego nie pamiętam niestety. No ja bym odpowiedzi prosił, jak można. Zapisać. Dobra, ja to nie będę szczery, nie masz. Ej, panda, a masz pomysł taki, że jest mniej niż 5 liter na tej postaci? Nie powiem. No ej. Nie powiem. No już przed chwilą nam coś tam powiem. Ej, dobra, ja też... Albo 2, albo 0. Ja zaryzykuję. Jolo, trudno. Ja proszę dobra. Odpowiedzi. No. Zobaczmy odpowiedzi. Odpowiedź A. O Boże. Odpowiedź B. Nie, jestem tragiczny. Odpowiedź C, Frank. Jezus, jestem tragiczny. Dobra, to musi być, jak to nie będzie... Jedna z tych postaci napisałem. To musi być to.
Nie, ja nie mam mojej postaci tu w ogóle, więc ja dałem Jean. Nie wiem, skojarzyło mi się, że pionek to ja mam napisane Rosa. Rosita. Prawna odpowiedź. No i mamy prosa, nie? Ale dobrze. Nie byłem pewny, bo wiedziałem, że ona ma tą rękę, ale ta ikonka tej czaszki tam mi tak nie pasowała, że ja nie wiedziałem, czy ona tam nie ma przypadku strzałki jakiejś, ale... Nie, naprawdę. Ej, widzowie, to będzie dla mnie chyba najtrudniejszy z tych odcinków, nie? Gdzie są te łatwiejsze jakieś starty? No właśnie, miałbyś to zaczęliśmy od nich, nie? A ja tu mówię tylko trudniej. Tragedia. Dobra, kolejna runda, piąta. O, to jest zbyt proste, żeby to było prawdziwe. Okay. Naprawdę, to jest zbyt proste. Ja mam dwie odpowiedzi w głowie. Albo nie wiem, do którego z nich mogłoby to być. Masz dwie odpowiedzi? No. Okej. Okay. A ty pan dowiesz, nie? Nie wiem, no. Ja bym wam tu jakieś odpowiedzi podał, ale takie, że nie wiedzielibyście do końca. No to zdaj, spróbuj, no. Możesz, taką, no, możesz coś dać. Była to postać chromatyczna. To obie te postacie, które mam w głowie, to są chromatyczne akurat. No, to myślę, więcej myślę, że nie będę. To jest podchwytliwe. Bierzemy te odpowiedzi? Ja się po ostatnim, jak dałem Gina, to... Dać jeszcze ale inną? Podpowiedzi no. Nic nie dadzą nam, bo wiesz, pewnie będą dwie te postacie, o których ty myślisz. No tak, no więc tak. Ja bym to strzelam za dwa już. Mogę wam dać jeszcze jedną, że była chromatykiem, a teraz jest, jeżeli się nie mylę, epikiem. Okej, okay, to no. Już chyba wiem. Ja też. Pan to no. Też piszesz? No. Ale chyba, że nas zbejtował, nie? Bo też można nas zbejtować. Widzowie, ostatnio nagrywaliśmy właśnie zgadnij, jakim zadymiarzem jesteś. Takie tam bejty leciały, takie oszustwa, że ten odcinek na pewno będzie strogi. Ale dzisiaj pozytywna atmosferka, no to myślę, że pan do nas nie oszukuje. Poznajmy... Ja daję wam szansę. Poznajmy odpowiedzi, Werka. Uwaga. Odpowiedź A. Gale. Mhm. Odpowiedź B. Jednak C. Odpowiedź B. Grey. Okej, okay, no i jest miałeś rację teorii, nie? Jak myślałeś? No, Lu właśnie i Gailu, nie? Okej, okay, no. No i daliśmy po twojej odpowiedzi Gaila, no bo Lu jest mityczny. Też dałem Gaila. I także jest to Gail. Gdzie pierwsza myśl właśnie to był Gail, tak szczerze. Ja o Lu nie pomyślałem w ogóle, ja tylko Gail. Nie? No tak? Okej, okay, dobra. No to mamy po... O, ja się teorii, znam, ale miałem Gaila. Tak, tak, bo zapisaliśmy ja tak od razu. Że... No, ale... Gail, dobra, Gail. Panda ma full punktów, nie? No. Dobra, runda szósta. Ogień widzę. Widzę ogień. Wydaje mi się, że wiem, co to jest. Cube odpala. Nie jestem tak 100% pewny, ale myślę, że wiem. Ja ciężko mam. No pani, strasznie z tym. Dobra, bawmy się tym, ja tu strzelam. Dobra, chcesz podpowiedź? Ja bez podpowiedzi robię. Okej. Okay. Ja bym przygarnął. Panda Gaming tutaj z podpowiedzią to jak złoto. To może poczekaj jeszcze, Tori. Może no to już napisał. Stracę, trudno. Już wiesz, no to chcesz mi dać, czy nie? To ty już nie możesz zmieniać. No nie zmieniam. No dobra, jest pewny siebie, to dobrze. To... Nie jestem, ale... Też była to postać chromatyczna. To fajnie. Chyba, że ja się mylę, nie? Znaczy, ja wam daję podpowiedzi tak jak ja sądzę, nie próbuję was. Nie, ja muszę sprawdzić odpowiedzi, bo nie wiem, nie kojarzę. Czekaj, muszę zapisać. Dobra. Okej, okay, proszę sobie zapisać na spokojnie. Ten moment, gdzie czekam na moją odpowiedź. Ale pan już pisze, będzie. Więc nie zmieni, więc dobra. Możesz pokazywać, co tam się odpowiedź dzieje. Odpowiedź C, Crow. Odpowiedź B. Ej, mam w głowie, co to może być? Poczekaj. Odpowiedź no A, właśnie! Pearl. Teraz mi się przypomniało, jak tak ten, no przecież ciacha. Ten i w ogóle piekarniczek? Jezu, mogłem jeszcze... No dobra, ale no... Nie no, ale jak już poprosiłeś o odpowiedzi, to już nie było odwrotnie. No dobrze, no. Ale jeszcze nie zobaczyłem tej odpowiedzi, ja oczywiście daję perełkę. A co to chcesz? Taki... Napisałem Karla. Okej, okay. No bo on ma gadżet. Płomień jest taki. Okay, czy te no. Gadżety mylą ze Star Power? No to jest gadżet właśnie. To jest Star Power, że ona ma tarczę. I jak użyje ulta, to jej ta tarcza tam się kończy, nie? Że tam całe, nie wiem jak on tam działa, że chyba połowę mniej tego ulta jest użyła tego paseczka. Okej, okay, dobra. To szkoda. No na razie panda bezbłędny, czyli tak jak miało być, nie? I jest to oczywiście Pearl. Dobra, lecimy z kolejną, siódmą rundę. Okej, okay, dobra, wiem. To jest takie, jak trochę pomyślicie, to zgadniecie. Tak mi się wydaje. To nie jest takie trudne, tak szczerze. To jest bardzo się skupić na tym znaczku w środku? W tym? Chociaż czekaj, bo to jest jakaś minka jakby, nie? No zawsze się skupię na tym, co okay, się dobra, to chodzi. Nie, ale mi chodziło, że jeszcze w tym drugim w środku, nie? Że, no nie wiem czemu to z Willu mi się jakoś kojarzy, ale nie, raczej nie. Jeszcze może jakiś Otis? Nie wiem czemu, jakaś taka plam, ale nie, to też ja nie pamiętam właśnie. Nie no, musimy chyba odpowiedzi poprosić, no, bo... weźmy. To czekaj, ja zapiszę. Panda już wie. Ciężki to odcinek dla mnie. Ale przynajmniej widzowie się będą mogli pośmiać, tak? Co ja się wpakowałem? O to tutaj chodziło. Giga, Chat, Sigma, wszystko naraz. Colette, Mandy... Mhm. Czy Willow? Pojawiła się Willow. Okej. Okay. No, takie było moje skojarzenie. Chyba pierwszy błąd będę miał. Dobra, teraz jest motywacja. Dobra, to ej. Lecimy. Ej, to Tori, ktoś z nas musi pokonać pandę. Dogadujemy się, jeden daje tą odpowiedź, jeden tą. Chyba trzeba tak zrobić. Bo tak, szczerze,
Nie pamiętam za Chiny, jakie ma Mandy, ale koletka ma jakieś takie znaczki, że to może też tak to wyglądać. To mogło być to kolet, myślisz? Nie, bo też z tymi gadżetami mi się myli, bo ten odcinek z gadżetami był ostatnio. No najgorzej są dwa, gdyby mieli Star Power, to na ludzie. Co ty się śmiejesz tutaj? Ty już wiesz, jaka jest dobra odpowiedź, nie? No wiem, ja to robiłam. O Boże, nie wiem. Dobra, no nic, trzeba pisać coś. No trzeba, ale to pewnie Mandy. Bo ja myślę nad koletką i Lou, to pewnie Mandy. Ja już dałem. Dobra, znaczy się nie dogadujemy. No. Dobra, no pójdę za moim pierwszym skojarzeniem, widzowie. U mnie jest to C, takie małe napisałem, ale jest. Dobra, a Mandy. Damian ma punkt. Jest Willow. Let's go! Chciałem was wybejtować, też mam Willow. Aha, no ty z kamerze, ty. Ale właśnie, ej, szczerze, to już byłem blisko, żeby no, pójść w jakąś koletkę. Myślałem, że jeden da A, a drugi dla C. Ale byś to rozegrał. Ale byś to rozegrał w mistrzostku. Ja jestem fatalny w tą grę. Dobra, runda ósma. No to nie, jak już tego nie zgadnę, to naprawdę. Dobra, ja dałem. Ty, czekaj, bo ja teraz mam kilka pomysłów. To jest właśnie pomysłów, z tych łatwiejszych, myślę. O, okej, jak z tych łatwiejszych. Nie wiem czemu, ale mi się skojarzyło od razu z tą postacią, więc ją zapiszę, ale... Ja to liczyłem, że my daliśmy to samo i będziemy mieć żyje. Serio, nie jestem pewien. Okej, no to sprawdźmy odpowiedzi, oczywiście. Chuck. Okej. Larry i Lori. To będzie Chuck, nie? Dobra, ale... No, sprawdźmy odpowiedzi. Panda, co tam zapisałeś? Chuck. Jak zobaczyłem te odpowiedzi, ja zapomniałem o Chucku. Ja też dałem Larry i Lori. Od buta. I jest to Chuck. Ale przecież ja też dałem. Miało być proste, no bilet. Bo ticket. Ja powiedziałam, że to jest proste, żeby was zmienić. Nie jest proste. No i po co nie tak robisz? Po co tak robisz, nie? A ja dokładnie tak było, jak powiedziałem, że źle daliśmy. Nie no, nie mogę polegać aż tak na tej intuicji, bo tych zadymiarzy teraz jest tyle. O ma. Dobrze. Ale jak zobaczyłem odpowiedzi, to już wiedziałem. Zrób jakiś ranking, jak nie wiem, tam mam na ławce buka. Najlepszy. Ten najwyższy, tak. Że wiesz, nie dość, że jeszcze zgaduję wszystkie, to wszystkie będą dobrze. Ej, to ty, słuchaj, teraz na każdym takim odcinku musi być nowe koło ratunkowe, telefon do Pandy, nie? No. I będziemy ci opisać, słuchaj Panda, no taki Star Power, co na nim ticket jest, nie? I... Dobra. Lecimy dalej. O kurde, takie oczka, ale to jest jakieś... Nie kojarzę go w ogóle. Ej, to serio muszę pomyśleć chwilę, czekaj. Nie mam zielonego pojęcia. A to nie jest jakieś... To nie są po prostu jajka i to nie jest ten zadymiarz, co na święta miał wyjść wielkanocne? Że... Pamkajek? Pamek? Tak. Rusty chyba ten nowy. Abra moment, okej, dobra. Czekaj. Coś mi się skojarzy. Dobra, ja będę za dwa punkty walczył. Dobrze, bardzo dobrze. Ale ja nie mam psychy teraz. Nie wiem. Ja już muszę gonić, kurde. No ja tak wygrałem ten odcinek, więc ja bym coś sobie zgadnę w tych podpowiedzi. Bo jak będą podpowiedzi, to pewnie zgadnę, ale okay. Tak nawet nie wiem, w co bym musiał strzelać. Właśnie, to jest problem, nie? To musisz stary wypisać wszystkie mityczne postacie znowu. Nie. Nawet czekaj. No zbyt proste mi się to wydaje. Oczy. W ogóle widzowie możecie pisać w komentarzach, ile właśnie z tych Star Powerów wy byście znali też bez odpowiedzi. Czy byście pokonali Pandę, też możecie pisać. Jeżeli będzie ktoś taki, to może zrobimy jakiś odcinek, nie? Z jakimś szefem. Panda kontra jakiś tutaj najlepszy widz. To było dobre. O, dobra, już zapisałem, ale okay. Wydaje mi się, że teraz nie mam punkta już tak na serio. Poproszę do odpowiedzi. Chester, Tara, Buff. Dobra, nie mam punkta. Czemu on wyszedł? Halo, Tori, wracaj. Napisał Squeak, widzę. Ej, miałem taki pomysł na początku. Tak, to trochę ej, tak. Miałem na początku ten pomysł, żeby napisać Squeaka, ale nie napisałem Squeaka, napisałem co innego. Wiecie, że nie wiem, no bo Tara... teraz już bym wiedział co. Tak? No teraz już jest łatwo, ale nie pomyślałem o tej postaci. Ja nie wiem. Kurczę, nie wiem, full po dwa. Niedobrze. Ej, ja dalej nie wiem, niestety. Czemu sobie tego nie powtórzyłem, jak wiedziałem, że Panda podano odcinek? Czekajcie, ja ci mogę dać jakąś postać, co ci wyeliminuje jedną, a zostaną dwie. Ło, 50 na 50? Najbliżej byłem odrzucania Chestera. Nie wiem, to czemu. Ta postać jest mityczna. Że ta z odpowiedzi? No. Okej. Okay. No, to czyli tak jak ja chciałem odrzucić. No właśnie z tym Buzzem nie pamiętam. Wyjaśni mi się, że on może coś takiego mieć, nie? Ale Tara też ma takie fajne umiejętności widzenia w krzakach i w ogóle. Nie wiem, to jest dla mnie 50-50 niestety. Na tych mitycznych rollerach. Tara była baitem. B. Ja sama już pamiętam, co jest. B. To jest Buzz. Let's go! Dobrze. Buzz, no. Co? Jak Chester? Co? Co? Dobra, byłem najbliżej. Ej, co? Stary, ja napisałem RT. Ale to już wiedziałem, że twój ulubiony. Serio? Stary,
Tara ma jedno oko na 100% stoperze. No. Baz właśnie też ma, że widzi w krzakach przez jakiś czas, ale to nie jest gadżet przypadkiem na bazie. A może ja muszę sprawdzić, może, ja może tak, może tak. Tak, bo z tego można skorzystać w meczu chyba, no, na bazie. I on widzi wtedy na tym swoim polu. No, tak, to gadżet. Gadżet. Nie brałem pod uwagę Chestera. I co jest? Dobra, tutaj mocny to był. Nie pomyliłem się. Dobrze. Co on robi w ogóle? Co jest? Chester zawsze wie, jaki będzie jego następny sprawy. Okej, ja tylko raz miałem to, że Tara widzi w krzakach i baz widzi w krzakach. Quick Master. Ej, dobre, byli... ej, pierwsze co serio nie widziałem, nie? Mocne. No dobry. Ciężki, ciężki star park. Dobra, no to ładnie rozkłania Wera. Nawet panda został pokonany. No i punkt dla Werki. Punkt dla Werki teraz. Runda 10, czyli jesteśmy dokładnie w połowie. O. No, to jest bardzo fajna postać, ja ją lubię. Lubię tą postać. Jako podpowiedź mam ją na 30 randze. Wczoraj Turi przyglądałeś randze Pandy. Nie mam aż tak dużo, tak z 15 mam. O. Może 20. Okay. Mogę wam powymieniać, nie wiem, z 10. Ale... na przykład ta postać w nich będzie. Pierwsze co mi się kojarzy, to taka postać, którą już raz zapisałem i było źle. Wiesz pewnie, Turi, o co chodzi, lampa. To by było właśnie tak na mój tok myślenia, ale... ale ja myślę, że Vera mogła coś podbejta wziąć. Tą postać, o którą myślisz, to nie mam jej na 30 randze. Okej, dobra, no to... Nie, to zbyt łatwo. Ale nie można mu jednak wierzyć tak w 100%, po tym ostatnim. No to co? Odpowiedzi, jak można. No tak, czekaj, ja możesz zapisać. Pig, Barley, Hank. Myślę, że te odpowiedzi wam za dużo nie pomagają. Nic mi nie dały, totalnie. Wszystko można naoliwić. Ale trzy trollery. Ale jakie trzy trollery? Troller powiedział. Hank to rzucił. Normalnie wyrzuca się z tego czołgu swojego. Krewetka leci. Krewetka, chłopie, ciśnie. Podpowiedź, Hanka nie ma na 30 randze. Wow. Zostają wam dwie. 50 na 50. Ja lubię trollerów. Dobra, ja zapisałem. Nie, nic nie da. Ja zapisałem, dałem trollera, na którym w sumie dużo pup kiedyś nawet nabiłem, jak na mnie. Tam prawie 700 nim, nie? Dobra, Tori, widziałem co zapisałeś. Ale nie, zobacz, mamy na odwrót, więc ktoś będzie miał dobrze. Ktoś będzie miał dobrze. Uwaga, poprawną odpowiedzią jest... Ticiak! Let's go! Dobra. Właśnie Barleyem ostatnio grałem i nie kojarzyłem, żeby on miał coś tam takiego. Tori, ja chcę zobaczyć ile Tori ma punktów. Tori, ile masz punktów? 4? 4. Okej, ja nawet wiem, jest 15. Nie, czekaj, bo teraz jest 11 runda, no to ty masz 9 razy 2, 18 stary. Tik jak coś był zapisany. No dobrze, no, żeby nie było. Żeby nie było, że tu nie. Tak, ale daje pony punkty to jest kosmos, to się nie liczą. My tutaj story Star grał. Power powoduje, że on się szybciej leczy po prostu. Okay. Ale ten czas trwania leczenia jest krótszy. Kiedyś mi kartofel na 1-1 tak porobił właśnie chyba przy użyciu tego, że powinien to pamiętać od razu. Fajnie. Jest spoko, no. No dobra. Ja w ogóle trollerów lubię bardzo. Ja też lubię. Runda 11. Dobra, wiem do też kogo. Chyba no to jest... chyba... Jak to już nie zgadnę, to jeżeli to jest bait... Dobra, jak zgadujecie, to mam nie daje nawet... No bo ej, stonk spam, nie? Tak. No, stonk spam. No tak, no przecież stonk. Kasa, nie? Dobra, no to sprawdźmy, co tam się szykuje. Miko, Basil, Lola. Nie masz? No nie mam! Co ty gada, ty masz? Ty też nie masz. Nie masz? My myślimy tak samo, z którym daliśmy to samo. Czekaj, co? To dawaj, nie to? Masz żadnej z tych postaci. Co? No ale to pasuje idealnie! No nie! Pieniądze, Griff! Tobie Griff! To jeszcze przez jedno F napisałem. To jest Miko. To jest Miko? To jest Miko. Tak, to jest Miko. Czy wy nie widzicie, że to jest kamera? To jest kamera? A no jest, może taka... YouTuberzy nie wiedzą, jak kamera wygląda. To nie są bardziej okulary. A czym tam jest dolar? To są okulary i dolar, moim zdaniem. Tak, to jest tam okulary! Nie widzicie, że to jest kamera? Ja mam okulary i dolar. Kamera taka, co się trzyma na ręce. A Miko jako... A nie, dobra, Buster ten. Ja specjalnie ale... miałam takie odpowiedzi myśląc, że to jest kamera. Nie, to jest okularki Miko. O Boże. A miałem wam dać podpowiedź, że to jest jedna z nowszych postaci. No to może byśmy... Nie, musimy poczekać jeszcze na podpowiedzi od Pandy. Nie ma co się płacić bardziej, chociaż... Dobra, runda 12. To też jest ładne. No ja dla mnie nie za bardzo, tak szczerze mi się wydaje, chociaż... Ja mam w głowie Pika, ej, ale się taki boję. Sam... taką samą ikonkę ma gadżet do pewnej postaci. Do wszelkiej? No. O, to jednak umiem co, ja w gadżety bym wygrał. To też kojarzę. Ale Star Pary, kurczę. Nie ma co strzelać, bo to za dużo postaci jest teraz. No, ja zobaczę, ale pan do mnie zapisuje. No bo dobra. Bez sensu jak on wchodzi. Piper, Maisie czy Belle? Dobra, ja chciałem właśnie dać jedną z tych rzeczy. Cieszy mnie to, że tym razem napisałem i ta postać się tu wyświetliła. Ja ogólnie jedną z tych postaci chciałem napisać, ale się przestraszyłem, że znowu odwalę coś i tam nikogo nie będzie, więc okej. Dobra, to 3-4? No, 3, tutaj 4. Myślę, że będziemy zgodni, co? Belle. No, Belle, dokładnie. Nie. Co? Co? To jest Maisie. Co?
Jak Maisie? No ja sobie myślę, przecież to jest od Abel, że jest oznaczony ktoś, nie? Już się cieszyłem, że jakiś punkt będę miał. Ja też, ja nie, też. Ale ja przynajmniej zgodni. Chcę zobaczyć, co on robi. Zgodni byliśmy. Tori? Na Star Powerach to my się znamy jak... Ło! Ty bez kitu ona ma taki. Co? Bell to ma Hypercharge'a jakiegoś z tym związanego, nie? To przez dobra, to nam się pamięta skojarzyło. Przez to, że ja gram drugim Star Powerem, a nie pierwszym do Maisie. Widzowie, grajcie drugim Star Powerem do Maisie jak coś, ten jest to... Ten jest tylko, żeby utrudniać challenge tego tak, typu. No. Runda 13. O Jezu, ja to widziałem ostatnio, tylko kto to ma? Co, to jest woda? Pierwsze widzę taki obrazek. Dobra, wiem. Przypomniało mi się. Ja chyba też wiem. Przypomniało mi się. O mój Boże, dobra, a ja proszę o odpowiedź. Czekaj. Ale możliwe, że zrobiłem padakę, ale ja zapisałem. Dawaj, myślimy... powiedz coś, powiedz. Nie, bo nie chcę na razie podpowiadać, nie chcę. Zobaczymy, jak sobie Tori poradzi z odpowiedziami. Meg, Angelo. Po waszych, nie. Po waszych reakcjach ja takich... jestem głupi. Ja jestem tak głupi, ale dobra, zaraz się wytłumaczę. Ja tu mam dwie opcje. Co dałeś? Jestem tak głupi. Ja... jest... nie, dobra, nieważne. Odpowiedź C? O, stary. Nie. Ja też to dałem, Angelo. To jest C. Angelo. Ja napisałem Melody, stary. Let's go! Jak to? Co? Bo pomyliły mi się nawet dostacie. Jest, panda pokonany. Kurde, dostaliśmy punkcie jak panda nie dostał. Dobrze. To było moje marzenie. Ty, ja w ogóle za tą rundę mam dwa punkty, bo od razu go zapisałem. Ja mam jeden. Ale wiecie dlaczego ja to wiedziałem, bo dzisiaj... Ten dzisiaj... Star Power powoduje, że on 25% szybciej tak, po wodzie. Chodzi po wodzie. Po wodzie, no, no, no. I ja to nawet wiem, a napisałem Melody. Ej, w ogóle te znaczki na początku bez tej wody, to pierwsze co, nie wiem, Stu mi zaświtał do głowy, ja ale potem... Ma podobny tak, właśnie tak, bez tak, tej wody. Tak, ale właśnie z tą wodą to teraz wiedziałem, bo nagrywałem odcinek z tym Angelo dzisiaj długi i tam sobie sprawdzałem jeszcze raz te Star Powery, więc pamiętałem. Dobra, no to 9 punktów. Ja nie wiem ile. No ja wiem, ale nie chcę wiedzieć. 5 punktów. Runda 14. Ja kojarzę. O. No i to już mi się bardziej podoba. Jezu, ja kojarzę ten Star Power, ale nie pamiętam. Dobra, powiem wam tak. Ta postać już się dzisiaj wyświetliła. Super. W tych ABC. Super. Ale nie mogła być poprawną odpowiedzią, nie? No nie mogła być poprawną odpowiedzią. Dobra, nie, już mi się przypomniało. Ja już wiem. Ja proszę o odpowiedź. Ej, mózg mi zaczął pracować lepiej. No dobrze, dobrze. Grom, Ból, czy Bell? No dobra, Ból byłby za łatwy. No. Byczek i taki ten, to nie. Ogólnie Bula jeszcze nie było w odpowiedziach, ale Grom był i Bell też była. Chopia, on tak zawiązuje i cię przyciąga, Bula. No dobra, no to co? Odpowiedź. Bell. Dobrze. Yes, ale teraz punktuje! Dwa punkty, let's go! Z rzędu! Ale ten... Nie no, nie mogłoby pasować do Groma za bardzo, nie akurat. Ale no, był wcześniej w odpowiedziach. Runda 15. Przepraszam, Tori, że ci cały czas to odkładam. W ogóle mamy tu drugą gąbkę gdzieś. Nie, nie było drugiej. A znowu takie lasso? Nie. Ja bym tego lasso nie nazwał. Bańka? Bańka? Co to jest? Bańka lecząca? Mózg mi paruje przy tych Star Powerach wszystkich. Ja coś teraz zacząłem lepiej szukać w głowie tych odpowiedzi. Kurde, nie wiem co bym mógł tutaj zgadnąć. No też nie wiem niestety. Strzelasz pan w coś? No ale to stary 1 na 78. Ale ej, wczoraj? Wiesz, że tak, nie takie rzeczy się dzieją, nie? Po wczoraj. Kurczę. Mi nie świta nic w głowie, nie? Totalnie. Zobaczcie, tak dobra. Tylko zacznie wypisywać wszystkich zadymiarzy i wykluczać po kolei. Tak, nie, znowu. Dobra, znowu sobie zgadnę, tak? Dobra. Ale pewnie teraz nie dostanę punkta. Okay. Jak gruję już ABC, to pewnie będę wiedział. Okej, dobra, no to sprawdźmy. Otis, 8-bit, Spike. Dobra, to nie jest to Spike jest na łatwe. Pewno. To nie jest Spike. No ostatnio też mówiłeś, że nie jest Spike na pewno. Jestem pewny na 100% teraz. Tak? A jak, co jest jego drugim starparem? Co ja lubię na postać? No... podkręcone. Okej, okay. Jak dobra. Wygląda? Tego nie wiem, no, bym wiedział. Tak wiedział, wygląda. Tak nie wygląda. Jak to nie? Nie to, problem. Ja już teraz wiem, po ABC ja wiem. Wiem, że mam źle, bo napisałem coś. Ja też wiem, że to jest Edith, nie? To jest Otis. Tak, jest to Otis. Mamy po punkcie. Melody. Znowu Melody dać. Może jednak ta nowa, coś nie kojarzy tego. Uważaj pana, bo cię goni. Dobra. Powodzenia. Ruszyła maszyna. Dobra, ja już mam 12, też nie jest źle. 16. Uuu, liścik dostarczony. Mam coś w głowie, coś mi świta. Do pewności nie mam. Oh my god, nie wiem. Ja bym wolał odpowiedzi. Ja też. Chyba, że panda chce nam dać jakąś jeszcze podpowiedź od mistrza gry. Nie jestem tak w 100% pewny, więc może wam zaszkodzić. Okej, czyli popisałem, że świta ci coś pewnie jak mi. No. No dobra. Ale zapisałem. Sprawdźmy sobie, ja sprawdzę, ja wolę bezpiecznie już zagrać. Lola czy Griff? Dobra, bo wiecie jak miałem mieć podpowiedź? No. Ta postać jest epicka. Super, super podpowiedź. Żeby wam to dało. Dobra, jestem ready. Ja nie.
Co by robił list przy Loli? Griff ma... matko, nie... Co Griff nauczy, rzuca. Ale Nani jakby się wysyłała listem na Starpowerze. Nie pamiętam, Nani to totalnie... Listem się wysyła Nani, jak ona ma tego koleżkę swojego. Nieważne, do Bipa, nie? Listem się wysyła Nani, nie? No mocne. Postą, postą, nie? Normalnie. Ale to Nani. Ja daję Lole. Ja dałem C, czyli Griffa. A też Griff? Dałem Lola. No to pomysł. Jest to Lola. Okej. Okay. Już za długo, za dobrze. Chciałem zbejtować, że Griff coś tam, nie wiem. No wiem, wiem. Ale już się nie dałem teraz. Już bardziej mi Lola pasowała. Dobra, proszę tutaj. Runda 17. Dobra, dobra. Easy. To chyba nawet ja, nie. Easy. Od razu, pierwsze nie wiem, co. Czy będę ryzykował. Trudno, ja daję pierwsze co, chociaż... Chcecie podpowiedź? Nie. Co, ty już pokazałeś? Albo ja... Mówiłeś, że pierwsze co? Pierwsze co dajemy? Czekajcie, bo ja w sumie... A, i tuż. Ja właśnie chciałem jeszcze się zastanowić jednak, jak na to spojrzałem. Dobra, nie wiesz co on napisał, nawet nie zobaczyłem, ale on zazwyczaj ma źle. Dajmy ABC, dajmy ABC. Czekaj, dobra, no ja odpowiadam po ABC. Row. Ja już zostawiam, okay. Moją, trudno. Byron, bo... No Damian, co ty robisz, człowiek? Co? No, nie wiem. Ja mi się wydaje, że Crow to jest bait tutaj jakiś. No zbyt prosty by to było, ale jakiś jeden chociaż prosty mógł być. Ja bym zawsze tłumaczę po rysunkach, jak było ze Spike'em. No wiem kto to jest, kurde szkoda. No pasuje to trochę do Bo. No. Wygląda tak ten, ale nie wiem czy mam wrażenie, że to jest jakiś no, Byron. Ja już więcej nie mówię. Byron i coś tam z jakimiś zatrutymi strzałkami czy czymś od niego. Nie wiem, ja daję Byrona. No ja daję Kruka. To jest Byron. Jest to Byron. Dobrze, dobrze. To jest Star Power, co chyba przeszywa wrogów. Nie mam wrażenia. Ja jestem tutaj w tej rundzie niepotrzebna, bo Panda mówi za mną i jest to on. No. Dobrze, no Panda mi zgrzyta. Chciałem zbejtować na Bo, a ty już nie myślałeś przypadkiem, żeby Bo napisać przez chwilę? Wiesz co, nie, bardziej właśnie ten Byron już jak zobaczyłem te odpowiedzi, ale Bo też myślałem właśnie przy tym Kruku, bo tak okay. W sumie taki... Że takie jak oczy, Kruk ta, i tak dalej? Tak, tak, ale jak to zobaczyłem pierwsze co, w głowie Kruk, nie? Od razu. No Kruk ma inne trochę. Dobra, zbliżamy się już bardzo do końca, runda 18. Dobra, to... Dobra, Jezu. Dobra, jak to jest okej. Okay. Ja też, jak to będzie źle, to będzie mi przykro. Melody, no musi być w końcu, nie? W końcu też dobrze. Czekajcie, no. Czy ja daję dobrą odpowiedź? Chociaż teraz tak sobie pomyślałem, ale dobra, już ci zostałem, tak będzie śmiesznie. No dobra, ja też. Ja też jak właśnie teraz o tym myślę. Ja dałem Franka. Ja dałem Poco. Ja dałem Poco. Czy Panda nie nas teraz Frank, rozwali? Melody, Lola! Czy Janet? No. Janet, Frank nie? Nie był. O Janet, właśnie. No bo Frank ma coś takiego ogłuszającego. A czekaj, Mel. Ej, a Poco nie ma... wiem jak wyglądam jeszcze Melody. Lola to chyba nie jest. Janet bym raczej. Chyba Janet, ale też zapisałem Poco niestety. No ja też dałem Poco. Ale te nutki się kojarzą z Poco tak, strasznie, no. Nie? No, to przez to. A wiecie co? Ja dałam tutaj te trzy zawygdymiary, bo one trzy w swoim Star Powerze mają nutki. Tylko aha. Inaczej po rozstawieniu. Okej. Franka nie wynuwał? On nie miał jakichś słuchawek? Wytłumaczę, czemu wybrać Franka? Z muzyką mi się to ogłuszenie kojarzyło, nie? Okay. Ale nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Dzwoni przeciwnikom. Dzwoni mu w głowie. Słuchałem sobie nowej piosenki Damiano, tak? Fajny ten odcinek jest. Myślę, że można się pośmiać. 19. Dobra, easy. To jest, easy. To pierwszy raz widzę takie coś. Przysięgam, nigdy nie widziałem takiego czegoś. Ja też. To jest tak proste. Powiem tak. Nie. Powiem tak. Co to Tori? Tori już dzisiaj napisał tą postać na swojej tablicy. No i nie. Czemu ja to smazuję? Frank. Nie jest Frank. Ej, nie. Mam wykluczę jedno. Kurczę, chcecie jakieś podpowiedzi? Nie pamiętam co Tori miał. Czekaj, może pomóż nam rozkminić co jest na tym obrazku. Uwaga, ta postać została skina w tym update'cie, co był teraz. Uuu, no myślę, że jak 20 no. Ileś postaci, bo nawet do liczyłem tego, ostatnio. Do tego jest epicka. To zgadnij jakim zadymiarzem jesteś. Tyle wam powiem. No i bierzemy te podpowiedzi Tori? Tak, próbujemy... ja w ogóle nie mam pomysłu. Co, czekaj, co to może być? Jakieś lepkie coś? Co? Może skupić? Nie, no. Nie wiem. Nie. Dobra, powiedzcie, że chociaż wy coś wiecie, przecież to jest tak na logikę, że ja nie wiem. No nie śpi to mi, nie śpi to mi nic. No jeszcze po tym, co powiedział Damian przed chwilą, to ja nie wiem, jak wy możecie tego nie wiedzieć. No ogólnie, no dobra, zapiszę, ale no... No, miałem tą postać w głowie, ale nie wiem czy ona ma taki... Trudno, zaryzykuję. Ja proszę o odpowiedź. Mam lekką przewagę nad Torim. No. El Primo, Squeak. Czy no El Primo się tak gluci, nie? Z tego co Squeak pamiętam. Squeak jedynie pasuje do tego tak patrząc po obrazku, ale znowu to by było a zbyt proste. A może to nie jest glut, tylko zamrożenie? O. No, to by było zbyt proste, taki ten glut właśnie. Vera lubi bejtować. Na pewno to nie jest El Primo. Nie. Na pewno to nie jest El Primo. Ja widzę, że to jest. Dobra, te podpowiedzi Pandy, on chce zbejtować, a daje B. Właśnie to jest glut. Zbejtował nas, chyba nie. No i to jest Squeak. I jest to glut. Co? Co? To lód? Czy jest lód? Cudem, to jest lód. Co? A może ja się zaznaczałam? Ej, nie, do lód. Ja ogarniam tego odcinka. No nie ma bata. Ej, jakby
po prostu nie zaznaczyłam, bo myślałam o tym lub bardzo, że Alex bituje, że to jest lód. I dalej źle, dobra, musimy się jeszcze przekonać, bo no niemożliwe, ja chcę moje dwa punkty za Squeaka. Ty nie mogę Squeaka znać, o dobra, mam. Czy ja powiedziałem, że on jest epicki? Tak, no, myślałeś, że on jest epicki. Dobra, to było pod baita, to było pod baita. Ja źle zaznaczyłam, no to jest Squeak. Dobrze, dobrze. Nie patrzcie na to. Nie grajcie tym starperem, ten wcześniej po prostu... jego lepszy. Squeak. A ty żeś napisał Squeaka i żeś wtedy chyba wyszedł z tobą. Ej, też mi się skojarzyło, że on napisał wtedy Squeaka, no. Ale ten glut, no jedyna postać, jaka mi się skojarzyła, to ten Squeak, ale nie pamiętałem za Chiny, czy to on, czy nie. No to już napisałem, ale dwa punkty wpadają, przyjemnie. Ty Panda. Ja to tak trochę, może to nawet lepsze potknięte, 16 punktów już? Ja nie wiem, ile prawda, tyle miał z 5 minut. Ja chyba z 4 może. No, chyba. Albo znaczy, z 3. Nie, 4... 3 mi się wydaje, że błędy chyba miałem. No, możliwe. 3 albo 4 błędy. Ostatnia. Uwaga, ostatnia runda, czyli 20. Oj, te maski. Mi się to ze skinem kojarzy, z postacią. Cholipka. Kurde, bo wiem, ale nie jestem tak pewny. Ja też nie wiem. Tylko ja muszę sobie przypomnieć, jaka ostatnia ta maska była na gadżecie. Inna, nie? Ale tu której to postaci było? Może do tej, albo może do tej. Dobra, widzowie, zróbmy deal. Jeżeli Panda to teraz zgadnie, zostawiacie łapkę w górę. Może się nie uda. Może się nie uda. No to mam nadzieję, że już. A to może zrób, że ja jeżeli zgadnie, to też dajcie łapkę. Zostawcie suba. Dobra, o, to wtedy zostawcie suba. W ogóle linki do kanału chłopaków i do Overy Instagrama też macie w opisie, więc co? Zapraszam też serdecznie. Ja już napisałem. Za dwa punkty. No ja sobie odpowiem z odpowiedziami. Nie wiem. No jakąś koletkę bym rzucił czy coś, nie? Koletka. Koletka siedzi w głowie. Meg. Dobra, to nie zgadzam, ale już teraz wiem. Zgadzam jako jedyny za dwa. Co ty napisałeś? Okej. Jest potencjał? Potencjał? No mi się... No, nie. Bardziej no. Mi się wydaje, że... Nie bardzo, nie bardzo. Nie, ja nie pamiętam za Chiny, co tam ma ta koletka, ale ona też ma, nie, ona ma chyba w gadżecie, albo może właśnie ma w Star Powerze jakąś taką minkę, tylko że nie wiem czy taką. No teraz to już wiem, no. Pasowałoby w sumie też do koletki, ale do Chestera też by pasowało nawet. Taki jakiś śmieszek. Może być w ogóle to sam postać po raz dzisiaj. Może być, no mogą, są dwa Star Powery, nie? No, może być, nie. Może. Pójdę w koletkę, jakoś te X-y mi bardziej do koletki. Ja dałem Meg. A dałem perłę, ale teraz już. I jest to Meg, więc brawo! Tori! Brawo, dwa punkty na koniec dla Toriego. To może podwójne, cztery. Ale patrz, ładną liczbę, żeśmy 10 takie okrągłe. No. To chyba przyjąłem, ale już mam nadzieję, że oglądacie do końca widzowej, to widzieliście, nie tylko początek. Słuchajcie, tak właśnie wygląda... mówię, że tak, ale... Dobra, no to słuchajcie, tak wygląda właśnie punktacja. No, bezapelacyjnie tutaj pro dzisiaj nas zmiażdżył. Panda, wielkie gratulacje, dobrze, że jesteście powery. Ciekawe, złączycie punkty macie więcej ode mnie. 26 mamy. Możliwe, że macie więcej. No to tak, jak ty odpowiedziałeś na 4 źle, to masz 16 razy 2, maksymalnie 32. Maksymalnie można było dostać 40 punktów. No to więc chyba wygrałem, nie, myślę, tak? Że i tak no. Nawet jakbyśmy razem mieli punkty, let's to byś go. Wygrał. No i co, ja przypominam, że 20 tysięcy łapek kolejny film właśnie w takiej kozackiej ekipie. Jeżeli wam się podobało, no to wiecie co robić. Zapraszam też na Instagrama, damy 4 ty, bo tam wlatują nowe fajne foty i też można zgarnąć fajnego skina do Edgara, Złodziej Edgar przedpremierowa. No i co, to by było na tyle. Siemano, widzimy się w kolejnym odcinku.